gdy bezmiar budującego chaosu ożywił przestrzeń światłem, nastała bezcodzienność wielowymiarowych światów. Wibracja światła wydała dźwięk słowa. Mądrość i moc słowa rozsypała sprawczą miłość. Zapanowała cisza. I otwarła oczy. I obejrzała samą siebie. I wypełniła się pokojem. Kiedy zorientowałem się, że oddycham, zamarłem błogim zadziwieniem. Ostrożnie pokłoniłem się tętnu życia. Pełen zdumienia szepnąłem: ja jestem. Ponad wszelkim bezczasem pojawił się czas rozpoznania. Zanurzyłem się w jego wirze. Rytm życia pochłonął mnie mnogością przemian, uwodząc swoim urokiem. Owładnięty czarem istnienia, zapomniałem, kim jestem. Tymczasem nieustannie oddziałujące światło przebudzenia kierowało dalszą mą uwagę ku rozluźnianiu więzów intelektu, ku wypłynięciu na głębię doświadczeń drogą intuicji, uczucia i serca. Pomiędzy zgiełkiem codzienności pojawiła się tajemnicza tęsknota. Jej dźwięk przywoływał mnie, kazał mi sobie przypomnieć. Wzywał mnie do rozpoznania własnej indywidualności, do rozpoznania tęsknot serca, do wzlotu ponad ograniczenia. Jeżeli wyjdę z własnych ograniczeń, któż będzie mi je stawiał? Gdy zrealizuję siebie w świecie, z jeszcze większą intensywnością będę mógł wsłuchiwać się w bicie własnego serca, doświadczać niczym nieskrępowanego wzlotu ku przestrzeni. Zanurzam się w niej z ufnością. Słucham tętna życia dopełnionego ciszą. Poszukując wewnętrznej harmonii, odsuwam mit człowieka zła i grzechu. Swoją godność dostrzegam w jedności, a godziwość w miłości. Ufam Bogu, człowiekowi we mnie. Próbuję zachować równowagę pomiędzy lekkością stanu medytacji a żywiołem codziennego działania, kołem boskości i kwadratem materii. Stopniowo objawia się wielowymiarowa całość. Wraz z jej rozpoznaniem i nasyceniem
pogłębia się radość życia. Radość niczym nieskrępowanego wzlotu, oddechu duszy. Pierwszy poziom zrozumienia, sfera bezpieczeństwa i przetrwania. Aby przyjąć właściwy kierunek, najpierw pogłębiam emocjonalną więź z otoczeniem. Próbuję doświadczyć fundamentalnej prawdy, że jestem elementem ziemi. Tworzę ją. Schodzę więc do podstaw cielesnego bytowania, do krainy zapewniającej pokój i bezpieczeństwo. Pytam samego siebie, czy żyję głębokim przeświadczeniem, że Matka Ziemia troszczy się o mnie, że bezwarunkowo zaspokaja moje potrzeby, że nieustannie karmi mnie mlekiem życia. Pochylam się nad dylematami tej sfery. Definitywnie zamykam przestrzeń, w której mogłyby się pojawić echa dawnego rozbicia, egocentryzmu, użalania się nad sobą czy bezradności. Dopełniam oddechem miłości nieustanny lęk o przyszłość. Programuję w umyśle nowe matryce zachowań, podstawy nowej egzystencji. Świadomość własnych możliwości, samowystarczalność, zwartość emocjonalną oraz przekonanie o bezwzględnej miłości i opiece, jaką roztacza nade mną Matka Natura. Otwieram wzrok na piękno życia. Zaczynam dostrzegać w sobie potrzeby wewnętrznego dziecka. Troszczę się o nie. Podchodzę z szacunkiem do własnego ciała. Jasno określam odległe cele i bliskie mi codzienne pragnienia. Umysł karmię żarliwym przekonaniem, że szlaki życia są dla mnie bezpieczne, że potrafię pokonać każdą przeciwność, zwycięsko przebyć życiowe zawirowania, ze spokojem wyczekując stosownych okoliczności. Moc odnajduję w łączności z pierwotną siłą życia, pomagającą rozpoznawać siebie pośród chaosu materii i odróżniać prawdę od fałszu.
Ponad wszystko kształtuję wewnętrzne przekonanie, wręcz pewność, że jestem otoczony serdecznością i miłością. Zharmonizowanie tej sfery otwiera kolejne kanały przekazu. Tutaj buduję fundament drogi powrotu do domu. Stąd wypływa sekretne źródło spirali dalszego rozwoju, wzrostu energii i duchowej mocy. Drugi poziom zrozumienia, sfera przyjemności, spełnienia, cierpienia i bólu. Wzmocniłem łączność z naturalną siłą życia. Połączyłem się z energią społecznych więzów. Teraz kieruję uwagę ku osobistym potrzebom. Zanurzam się w otchłani skrytych, nieświadomych własnych potrzeb. Pochylam się nad przestrzenią osobistego szczęścia. Jego spełnienie jest nie tylko prawem, ale naturalnym moim obowiązkiem. Przyzwalam na nie. Akceptacja własnych potrzeb i prawa do nich przenika głęboko do fundamentów podświadomości. Rozpoczynam drogę od uświadamiania, precyzowania i realizacji swoich marzeń. Spoglądam na nie z aprobatą miłości, wręcz rozkoszuje się samospełnieniem. Harmonizuję sfery własnych potrzeb, czerpiąc moc z pierwotnych instynktów. Zamieniam energię niemocy na potencjał jej przeciwległego bieguna. Błyskawica lęku staje się piorunem odwagi, poczucie winy wewnętrznym pokojem, użalanie harmonią codzienności. Poświęcanie się i ograniczająca wstrzemięźliwość miłością. Uskrzydlam miłość, budując osobiste spełnienie, doświadczanie bogactwa seksualności i samozadowolenie. Wzmacniam poczucie godności osobistej. Szanuję swoje ciało. Pielęgnuję je jak świątynię Boga. Owo poszanowanie ma swoje odbicie we wszystkich sferach życia, począwszy od sposobu ubierania się, odżywiania, skończywszy na kulturze mowy i dostojeństwie ruchu. Powtarzam samemu sobie: chcę, mam prawo, wręcz obowiązek rozkoszować się życiem. Mam prawo doświadczać w
wszelkich przyjemności. Otwarcie wyrażam swoje potrzeby najpierw przed samym sobą, następnie przed innymi. Mam zaufanie do życia. Akceptuję siebie takim, jaki jestem. Dalszą drogę podejmuję, doświadczając własnego szczęścia, obfitości i spełnienia. Trzeci poziom zrozumienia, sfera ruchu, zmiany, władzy i mocy decydowania. Pochylony nad wartością ciała i jego potrzebami, kieruję dalszą uwagę ku zachowaniu wewnętrznego związku z samym sobą. Mając łączność z ziemią, ludźmi i osobistymi potrzebami, poszukuję źródeł własnej niepowtarzalności. Buduję osobowość. Dalsza droga powrotu do domu to próba odnalezienia punktu równowagi pomiędzy myślą a sercem, intelektem a intuicyjnym rozpoznaniem, mechaniką zbiorowej świadomości a autonomicznym wyborem. Wyborem wolnym od wpływów zewnętrznych i wolnym od toksyn psychicznych uwarunkowań. W tej przestrzeni uświadamiam sobie, że mogę, że potrafię. Odsłania się poczucie wartości i godności. Świadomość osobistej mocy i zdolność otwartego jej okazywania. Na bazie przeciwieństw tej sfery wnikam w najgłębsze pokłady jaźni, by odnaleźć i przekształcić pozostałość braku wiary w siebie i urągającą Bogu niepewność. Oddechem czystej intencji wnikam w pokłady życia, w których zachowywałem się poddańczo. Uzależniałem od aprobaty otoczenia, tłumiąc moc własnej indywidualności, a w konsekwencji tłumiąc towarzyszący temu gniew. Rozpoznaję i przekształcam sytuacje, w których dla zachowania bezpieczeństwa rezygnowałem z urzeczywistniania wolnej woli. Sprzeniewierzając się tym samym prawdzie własnej drogi. Zaniechanie samorealizacji na rzecz potrzeb innych jest zdradą samego siebie. Harmonizuję to rozdwojenie siłą kształtującej się osobowości. Transformuję je tchnieniem budzącej się mocy.
Oddycham zrozumieniem i miłością i czynię to po wielokroć, bo tyle trwało montowanie nieświadomych odruchów, ślepych mechanizmów, mentalno-pokoleniowych programów i wiekowo-osobistych uwarunkowań. Demontując stare, buduję nowe. Karmię umysł przekonaniem, że moja wewnętrzna siła nieustannie wzrasta, że panuję nad dokonanymi wyborami, że zasługuję na powodzenie. Przede wszystkim, że potrafię otwarcie wyrażać własny duchowy potencjał. Zabezpieczenie tej sfery zwiększa moc osobowości, otwiera na duchowe przewodnictwo i opiekę, kształtuje wewnętrzną spójność, spontaniczność i silne usposobienie. Gdy będę sam o sobie decydował, nie obawiając się ani krytyki, ani odrzucenia, wzrośnie mój szacunek do siebie. Szanując siebie, zyskuję szacunek innych. Szanując siebie, potrafię szanować innych. Czwarty poziom zrozumienia, sfera wyrażania miłości do samego siebie i innych. Opuszczam ziemię, wodę i ogień i zanurzam się w nieuchwytnych przestrzeniach powietrza. Na szczycie tej niematerialności odnajduję serce. Otwiera się droga rzeczywistości ducha. Jego wartością jest miłość, trwały stan, stan istnienia. Wewnętrzna równowaga jedności myśli i słowa, ciała i ducha rozwija współodczuwanie, umiejętność bezwarunkowej miłości. Czwarty poziom zrozumienia wskazuje na konieczność zachowania proporcji pomiędzy szacunkiem do samego siebie a umiejętnością dawania miłości innym. Pomiędzy kontaktem z materią ciała a budującym się nieprzewidywalnym duchem. Bezwarunkowa miłość to nie tylko akceptacja jasnej strony. Miłość rozumie, jednoczy i buduje nawet na zgliszczach ciemnych zakamarków i ukrytych sfer. Nie potępiam rzeczy niższych,
gdyż dzięki nim poznaję wyższe. Pozwalam zaistnieć każdemu uczuciu. Niech się wyrażą wszystkie doświadczenia. Przyzwalam. Niech wybrzmi mój smutek, by nie zamienił się w dokuczliwą depresję. Niech wybrzmi złość, by nie stała się niszczącą wściekłością. Niech wybrzmi budująca zawiść, by nie przekształciła się w chroniczną zazdrość. Niech wybrzmi mój lęk, by nie zamienił się w utratę kontroli i panikę. Niech wybrzmi moja miłość, by nie została zniekształcona zaborczością i wynaturzeniem. Niech wybrzmią emocje, a ich siła stanie się budującym spełnieniem. Rewiduję zatem i oczyszczam to, co miłością jeszcze nie jest. Pochylam się nad poczuciem krzywdy, zazdrością oraz przeświadczeniem, że mógłbym być czegokolwiek niegodny. Oczyszczam ślady interesownej miłości, tendencje do pouczania i osądzania. Demaskuję lęk przed odrzuceniem, zakryty fortelem użalania się nad sobą. Podwyższona świadomość uaktywnia twórcze działanie. Wszelkie zatem wyrzuty sumienia ograniczające zdolność samoakceptacji rozświetlam świadomością zrozumienia. Odczuwam głęboką wdzięczność za boską opiekę, jakiej nieustannie doświadczam. Przywracając miłość ku sobie, otwieram się na działanie wyższych wibracji. Na tym poziomie myśli i uczucia przyciągają przewidywalną przyszłość. Przyszłość pełną równowagi i pokoju. Stopniowo odsłania się magnetyczna, promienna osobowość, rzutująca światło na otoczenie. Na drodze ku bezwarunkowej miłości najbardziej wiarygodnym przewodnikiem jest serce. Umiejętność intuicyjnego odczytywania jego natchnień wytycza dalszą moją drogę. Czwarty poziom zrozumienia ukazuje, że wszyscy zasługują na współodczuwanie, a zwłaszcza ci, których ścieżki nie pokrywają się z moimi. Na drodze powrotu do domu swej duszy miłość staje się pancerzem ochronnym mocy ducha.
Piąty poziom zrozumienia. Sfera wyrażania prawdy i życia w prawdzie. Sfera duchowa. Przekraczając granice stawiane przez praktyczny umysł, otwieram wyższe ośrodki przekazu i tworzenia. Wartość tej przestrzeni poszerza się wraz z transformacją dokonywaną na niższych poziomach. Uformowana osobowość budzi z uśpienia słowo. Z głębi duszy wyłania się pewność. Wiem. Potrafię wyrażać siebie i prawdę logosu. Na tym poziomie zwykłe słowa wydają się ograniczające. Sposób komunikacji staje się wysublimowany, wykraczając poza przyjęte normy. Pojawiają się twórcze formy wyrazu. Życie staje się przekazem prawdy. Zaczynam dostrzegać, że wszystkie zdarzenia i rzeczy mają mi coś do powiedzenia. By uzewnętrznić tak bogate możliwości, odblokować chrypnącą, niewypowiedzianą prawdę duszy, pogłębiam samoobserwację i uwrażliwiam wewnętrzny słuch. Chcąc go oczyścić, rozwijam ufność w osobiste, wyższe prowadzenie. Poddaję w wątpliwość sterujące mną pojęcia, paradygmaty i wierzenia. Poszukuję przestrzeni życia zgodnej z wewnętrzną jaźnią i zadań, które wyrażą mnie w sposób naturalny i radosny. Wsłuchuję się w skargi duszy. Niską samoocenę zamieniam na zrozumienie i miłość. Dopełniam nimi brak szczerości w wyrażaniu siebie, przysłonięty ustępstwem bądź maską komedianta. Rozpoznaję i przekształcam gadatliwość, blokadę milczenia i brak cierpliwości w słuchaniu innych. Staram się odróżniać drgnienia emocji od głosu duszy. Przemawiam w swojej obronie. Asertywnie wyrażam emocje, okazując mocne, ale i słabe strony. Postrzegam innych wewnętrznym słuchem zrozumienia. Stopniowo krystalizuje się spójna osobowość. Pogłębia się jedność ze sobą i innymi. Siła własnej ekspresji budzi spontaniczną radość. Harmonia tej sfery uwrażliwia na wewnętrzny głos, wzmacnia moc przekazu i wartość słowa. Kształtuje zdolność okazywania uczuć i emocji w sposób
prosty, jasny i celowy. Wyrażając siebie, wyrażam całość, przekraczając granice dualizmu. Słowa nabierają mocy stwórczego dźwięku istnienia. Wewnętrzny głos staje się głosem ciszy i mieczem prawdy. Szósty poziom zrozumienia, sfera wyższej funkcji świadomości, sfera intuicyjnego poznania. Zbliżam się do domu. Wkraczam w czwarty wymiar, własną jaźń. Załamują się paradygmaty. Cichnie intelekt, przejawia się intuicja. Poznanie poszerza swój zakres, przeradzając się w miłość. Z głębi jaźni wyłania się przeświadczenie. Widzę. Poznaję. Uświadamiam sobie, że wszystko, czego doświadczam, zrodził stan mojej indywidualnej projekcji. Sfera ta pozwala przekraczać fizyczne ograniczenia. Spotykają się w niej dwa przeciwieństwa: rzeczywistość świata materialnego i manifestacje transcendentalne. Językiem poznania staje się przeczucie. Czasem pojawia się ono jako wewnętrzne pragnienie, przebłysk widzenia, a czasem wewnętrzna twórcza konieczność. Rodzi się głęboka intuicja. Jej głos rozchodzi się po całej ziemi i dociera aż po krańce świata. Jednak nie są to słowa, ani nie jest to mowa, której dźwięk można by usłyszeć. Zrównoważenie tej sfery osiągamy, obserwując pozostałości pojawiających się przeciwieństw. Demaskuje zatem arogancję dogmatyzmu. Rozświetlam ciemność nadmiernego intelektualizowania. Porzucam prozę ubogich zamierzeń i obaw przed sukcesem. Stopniowo milknie mentalny zgiełk. Umysł wykracza poza granice norm, wzorów i kanonów, pogłębiając zaufanie do własnych uczuć i instynktów. Coraz głębiej wsłuchuję się w ich głos. Wkraczam w przestrzenie medytacji. Odkrywam olśniewającą wewnętrzną mądrość. Całym sobą poznaję.
to we mnie tkwi źródło wiedzy i twórczego potencjału. Ufam wewnętrznemu przewodnikowi, który wspiera mnie i ochrania. Mam świadomość własnej wartości jako manifestacji boskiego jestestwa. Ufam, że moje myśli i uczucia będą budować bezpieczny i szczęśliwy świat. Materializuję marzenia wizją i odczuwaniem. Myśl płynąca ze strumienia świadomości przenika komórki, dociera do mnie bez analizy i interpretacji. Prawda pojawia się jako odczucie, doznanie, błogość, tworząc wibracje niewerbalnego zrozumienia. Stopniowo otwiera się dostęp do światła czystej informacji, niczym nieograniczonej, szeroko pojętej boskiej wiedzy. Przyobleczony w zbroję Bożego Ducha, wibrujący miecz prawdy i tarczę wiedzy, ćwiczę równowagę. Umiejętność szybkiego powstawania i lekkość dostrajania czystej intencji do głębokich jaźni domu swej duszy. Siódmy poziom zrozumienia. Sfera wyższych stanów świadomości, sfera boskiej jaźni. Droga poznania i wypełnienia, droga powrotu do domu, dobiega końca. Spirala zrozumienia przeniknęła kolejne sfery, łącząc się z najwyższym poziomem. Odzyskana wolność uaktywniła przepływ energii biegnący już bez przeszkód ku koronie radości widzenia. Przestrzeń i czas zatoczyły swój krąg. Koło przemian zatrzymało się w bezruchu. Umilkły niepokoje umysłu. Przebytą drogę wieńczy komunikacja z bezkresem, wzrost zrozumienia i pasja doświadczania. Otwierają się nowe przestrzenie, narodziny nowej, niekończącej się podróży. Zharmonizowanie ciała i umysłu z osią wewnętrznej istoty zamanifestowało szerokie perspektywy ja. Jestem świadomy własnych uczuć i procesów zachodzących w umyśle. Znam swoje ograniczenia.
obserwuję i kontroluję ciemną stronę. Jestem czujny, gotowy na wszystko. Wiem, że każde rozwiązanie jest właściwe i korzystne. Jestem spełniony. Jestem w teraz. Moja świadomość jest uważnością z chwili na chwilę. Skupiam potencjał drobnych radości. Szczególną uważność zachowuję w chwilach dekoncentracji, będąc świadomym procesów stymulujących organizm. Działania podejmuję ze świeżością, jak gdyby każda sytuacja pojawiała się po raz pierwszy. Okoliczności zewnętrzne nie mają już wpływu na moje reakcje. Emocjonalna huśtawka przeciwieństw stawa się kołyską spokoju. Mechanizm rozróżnień stał się jawny. Natura życia objawiła swoje tajemnice. Zniknął lęk. Jego miejsce zajęła wolność. Nie przywiązuję się do tego, co posiadam. Moje pragnienia nie wywołują niepokoju. Świat zewnętrzny nie ma wpływu na moje szczęście. Zniknął gniew. Jego miejsce wypełnił pokój. Pragnienia wynikają ze świadomego wyboru, a nie żądzy. Ustawy oczekiwania względem innych osób. Podstawą wewnętrznego pokoju jest stan ducha i doświadczanie istnienia. Teraz zachowuję równowagę pomiędzy napięciem życia a zatrzymaniem w pionowym słupie czasu, gdzie wszystkie doświadczenia nakładają się na chwilę obecną. W zrównoważonym napięciu życia odnajduję radość, pokój i pełnię. Trwam w świetle jednoczącej kreacji. Dalsza droga kieruje nas ku wyższym stanom rozpoznania. To szeroko pojęty krąg kosmiczny, spleciony z wolnością wyboru. W kosmicznym kole bez czasu wszystkie punkty mają tę samą centralną wartość. Nie ma zasługi i nie ma kary. Króluje bezwarunkowe zrozumienie i miłość, akceptacja skutków wyboru wolnej woli. Przyzwalam duszy, by dalej mnie prowadziła. Wkraczam w kolejne pasma wibracji, wsłuchując się w muzykę sfer. Podporządkowuję temu umysł i ciało. Z zatrzymanym oddechem kontroluję myślenie. Intelekt włączam jedynie do procesów samopoznawczych. Zważam na ego, główną przeszkodę ascendencji. Ześrodkowany i spójny wewnętrznie, pełen świadomej pokory i radosnego trwania, oczekuję zbawienia, powrotu do ogrodu Eden, dostrojenia do wzorców częstotliwości wymiarowych,
kolejnego wzrostu helisy DNA. Chwalebnej istoty uwielbionego ciała. W obrębie kosmicznego koła przemian mogę powracać do dowolnego punktu, by z jeszcze większą ufnością zmierzać ku rozkoszy nowego doświadczania i afirmacji linii życia.